Jakieś pytania się pojawiły? Okej, okay, tak więc okej, okay, będę opowiadał dalej. Kobieta jedynie z paznokciami to jest wyzwanie, że ten $1 million pound to może być paznokcie. Można tym, co nie, jak wejdzie to, co nie, ten. Spróbować można tym, można starać się ten palec wygiąć. Jeśli mężczyzna czuje paznokieć, to po prostu powiedz paznokieć, bo nie chodzi o to, żeby zrobić sobie tam ranę kłutą i tak dalej, co nie? Ale ten punkt $1 million to im mocniej, tym czasami bardziej przyjemnie. Tak więc no, w tym momencie czasami paznokcie mogą stać na przeszkodzie. Ale w większości przypadków kobieta jest w stanie to jakoś ogarnąć. Okej, okay, kciukiem czasami łatwiej, bo kciuk się wygina trochę bardziej, co nie? Tak. Okej, okay, tak więc wytłumaczę wam teraz na temat tego wyzwania 21 dni, 49 dni. To jest tak, że dopóki sobie nie przejdziemy przez to wyzwanie, tak jak mówiłem, że to nie jest taki celibat, brahmacharya w wydaniu albo katolickim, albo innym, że po prostu nie kochamy się w ogóle. Tylko, że to jest tantryczny celibat, tantryczna brahmacharya, że kochamy się jak najbardziej. Tantra to jest dyscyplina, praktyka, ale nie robimy nic. Praktykujemy nad energią seksualną. Tak więc to wyzwanie jest, że praktykujemy codziennie, przynajmniej pół godziny, czy to z samym sobą, czy to z naszą partnerką. I przez te 21 dni, albo najlepiej 49, staramy się, robimy wszystko, żeby nie stracić energii poprzez szczytowy orgazm. Jeśli no, niestety nie uda nam się, bo może pełnia, albo no, po prostu tak wyszło. Nie czujemy się winni. Tantra nie jest po to, żebyśmy czuli więcej winy albo wstydu, nie obwiniamy się nawzajem i tak dalej. Że o, była zbyt bardzo podniecająca i tak dalej, czy cokolwiek. Ale po prostu zaczynamy dni liczyć od nowa z tą uwagą, że okej, okay, skoro pełnia nas wykluczyła, to w następną pełnię podchodzimy bardziej ostrożnie. I cokolwiek, może ta pozycja jest zbyt podniecająca, może na czas tego wyzwania staramy się jej unikać. Czyli wzrastamy w tej ekstazie. No i 21 dni, jak tam się uda to wyzwanie sprostać, to dzięki 21 dni to na poziomie ciała jesteśmy wyzwoleni od pociągu do typowego seksu, do wytrysku czy do orgazmu łączotaczkowego. Żeby to osiągnąć na poziomie mentalnym, na poziomie duchowym, to potrzebujemy sprostać 49 dni. Po tych 49 dniach, co z góry polecam wam, żeby pójść w to, wejść w to, wtedy zrozumiecie całkowity sens tego, o czym wam mówię. Tej wolności od pożądania. Zrozumienie świętej seksualności, że można się kochać z kimś, dać komuś całkowitą miłość bez chęci
wykorzystania, wzięcia czegoś dla siebie, ale tak z wyboru, po prostu z wyboru, wykorzystywanie miłości do dawania miłości, a nie żeby zaspokoić swoje własne potrzeby. Jakby, żeby być profesjonalnym tantrykiem, rozumieć, co to jest tantra na wszystkich tych poziomach, to jest jakby mózg. I jakby jak ludzie kończą kursy masażu, kursy Supreme Lover, albo kursy tantrycznych nauczycieli, to po prostu no, to jest podstawa, nie? Żeby nazywać się tak naprawdę tantrykiem i rozumieć, co to jest tantra. Tantra to jest taka niekończąca się opowieść. Tak jak powiedziałem, że odkąd poznałem to, to jakby intencjonalnie nigdy nie byłem zainteresowany, nawet czasami kobiety były rozłoszczone, dlaczego ja nie chcę wcisnąć, że jak to tak, że w ogóle i jakby próbowały mnie jakoś do tego namówić. Tak, nie? Po prostu ja osobiście nie jestem tym zainteresowany, bo po prostu no, nie, no, wiem, że to jest stada energii. No jest pewnie, nie jest to nic nieprzyjemnego. Ogólnie sperma w tantrze to jest coś świętego. To nie wyrzucamy tego na papierze toaletowym i się wstydzimy tego i w tantrze jakby wszystkie płyny, te szczególnie orgazmiczne, to jest super. Nie tylko w tantrze, ale no, ogólnie. A co tantrze z nimi się robi? Co? Ja tantrze z nimi się robi? A najlepiej zjeść superfood. Oczywiście no, w tantrze, ogólnie w tantrze nie tracimy, ale jedyny moment wytrysku w tantrze, który tak naprawdę tantra akceptuje, to jest po to, żeby spłodzić dziecko. A jeśli się wydarzy, że był ten wytrysk, no to podchodzimy do tego święcie, jak najbardziej święcie nam to pasuje. Tak, nie? Oczywiście nie zmuszamy się, to nie jest jakaś dogma, nie? Jesteśmy w naszych uwarunkowaniach i czasami no, też nie zmuszamy naszej partnerki, że o, jak to? Bo mamy te swoje uwarunkowania i to tylko my, zawsze my wyrażamy tą gotowość na przejście z czymś, nie? Tak więc jeśli ktoś nie ma tej gotowości, to nie jest tantra, że to jest zmuszanie. To nie jest jakby ścieżka religijna, gdzie popełniasz grzech, jak robisz innego. To jest wyzwalanie się. No, wyzwalanie się nie jest jakby człowiekiem wolnym, osoba uzależniona od jakichkolwiek używek, bo jest uzależniona. A? I może ma wolność do picia i trwania w tym nałogu, ale tak naprawdę ten nałóg trzyma ich, że tak naprawdę to nie są wolne. I tak samo jest z seksem. Dopóki musisz no, na poziomie tantry, jeśli ktoś jest wciąż zainteresowany orgazmami szczytowymi, to znaczy, że to uzależnienie w jakimś stopniu jest. Czasami bywa tak, że to uzależnienie jest totalnie stłumione i no, dużo ludzi żyje w ten sposób, że stłumili sobie seksualną energię całkowicie
i także naprawdę to żyją jak roślinki i nie mają jakichś zapotrzebowań seksualnych, bo jest umiejętność to robić. No, pozbywają się w tym momencie bardzo życiowej energii, która może dać im pasję i tak dalej. Wręcz no, też chciałbym zaznaczyć, nawet zrobiłem taką mantrę, piosenkę Love Making is Good for Us, żeby wytłumaczyć, że tak naprawdę w większości wypadków, jeśli nie prowadzi to jakby do jakichś perwersji, które ranią inne osoby, a szczególnie dzieci, to jeśli no, taki typowy seks jest lepszy niż brak tego seksu. Seks jest dobry. Tantra uczy, żeby był jeszcze zdrowszy, żeby był jeszcze przyjemniejszy, żeby był jakby coraz głębszą miłością, a nie tylko seksem. Ale też nie mylmy tego, że tantra jest przeciwko typowemu seksowi. Tylko jeśli prowadzi do takich skrzywień, które często nie są dobre dla tej osoby też. A czasami prowadzi, szczególnie w erze, gdzie porno jest dostępne dla nastolatków w bardzo łatwy sposób. I uczą się skrzywionych pojęć, skrzywionych relacji do kobiety, do siebie, do seksualności. Okej. To chyba było trochę na tyle.